krewni, przyjaciele, społeczność szkolna i przedstawiciele samorządu towarzyszyli dziś w ostatniej drodze Jolancie Nowakowskiej, zmarłej dyrektor szkoły podstawowej nr 4 w Suwałkach. Jolanta Nowakowska miała 52 lata. Zmarła po długiej walce z chorobą. Pogrzeb dyrektor suwalskiej czwórki odbył się dziś w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. W ostatniej drodze zmarłej towarzyszyli krewni i przyjaciele. W świątyni zgromadzili się też uczniowie, nauczyciele oraz przedstawiciele władz Suwałk.